Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Minecrafta. Dziś wybierzemy się do jaskini. Nagrywam ten odcinek w sumie jeszcze tego samego dnia co poprzedni. Tak prezentuje się nasz domek. Wygląda jak totalna sraka i mi się w sumie nie podoba. Ogólnie to tak, wybieramy się do jaskini. I co ja bym chciał Wam powiedzieć? W sumie to nie wiem, nie czuję się najlepiej tak szczerze. Boli mnie głowa, jestem jakiś taki cholernie zmęczony. Więc gdyby mój komentarz odstawał jakością od komentarza w poprzednich odcinkach, to mi wybaczcie. Ale po prostu nie czuję się najlepiej, więc no niestety, musicie zrozumieć. Ale tak czy inaczej muszę mieć jakieś filmy do wrzucenia, więc tak czy inaczej muszę to nagrać. Postanowiłem, że w końcu przyda się jakaś mała odmiana od budowania domu. I postanowimy udać się do cave'ów. No właściwie to ja postanowiłem, a wy musicie się z tym pogodzić. Ogólnie to mam jakiś fajny pomysł na tytuł. Na przykład nie byłem na to gotowy. Co skrywają te mroczne jaskinie, czy jakiś inny taki mocno clickbaitowy, YouTube'owy w ostatnich czasach tytuł. Kompletnie nie rozumiem fenomenu tych tytułów, ale... No klikają się niestety i taka jest prawda. Nie wiem o co z tym chodzi, nie wiem dlaczego tak jest i nie wiem dlaczego ludzie są tak głupi, że oglądają 10-sekundowe filmiki na jakiejś gejowskiej jawce z... To chyba kiedyś nutka była, tak? Nie wiem, to jest gejowska apka i po prostu nie wiem. To jest takie śmietnisko internetu i serio, nie wiem jak można z tego korzystać. No tu mamy kryształy z StanCrafta. Nie wiem czy chcę je zbierać. Tak szczerze, bo no rozpocznie nam to tam crafta, nie? Więc dostaniemy książkę, bla bla bla. I po prostu nie jestem pewien. Zrobiłem głupią rzecz, bo nie wziąłem drugiego kilofa. Tak czy inaczej wziąłem trochę drewna, więc no nie braknie nam na pewno kilofów, ale tak czy inaczej głupie to było no przez to, że nie wziąłem drugiego. No i w najgorszym wypadku będę musiał robić niestety pod ziemią, od zera będę musiał przepalić i tak dalej, i tak dalej. No ale niestety, nic nie zrobię. Oh shit. Nie byłem na to gotowy! No, to mogę już dać taki tytuł. Nie byłem na to gotowy! Dokładnie tak. I to co to jest? Cinnabar? To nie, też nie wiem co to jest. Na razie tego nie zbieram. No mi się raczej nie przyda. A z czego to? Z StanCrafta. A, okej. No jakby ktoś wiedział, co się robi w StanCrafcie, to też możecie pisać, bo tego moda też zbytnio nie ogarniam. Jak w większości techniczno podobno czegoś modów. Dobra. Żyje się raz. Lecimy. Fajne te jaskinie. Ja wiem, że jakieś mody wygrywałem na cave'y, ale jakie to nie wiem. Ruta bursztynu. Bounce of Plenty. Weźmy to. Weźmy to, bo wydaje mi się, że z bursztynu można zrobić coś fajnego. Złoto też się przyda. Złoto wpływa do naszego skarbca, se. Spichlerz jest pusty, se. Mój panie, do obsługi tego urządzenia potrzeba kilku wyszkolonych inżynierów. Tak, głosy stwierdzy. Ciągle je słyszę. Nie wiem jak wy. Słyszę je codziennie, każdego dnia. Są ze mną i towarzyszą mi. Tym okropnym, szarym, smutnym życiu. Dokładnie tak. To na przykład nie słyszy głosu ilu naraz mogę nadzieć na swą pikę? Albo już wyruszamy? Tak, mój władco. I tak dalej, i tak dalej. No kto tego nie słyszy, no? No kto? Ja słyszę to codziennie w głowie. Najlepszy jest, do obsługi tego urządzenia potrzeba kilku wyszkolonych inżynierów. To jest najlepszy tekst, zdecydowanie. O jakim urządzeniu mowa? Na przykład o pralce, którą trzeba włączyć. Pralki nie umiem obsługiwać. Więc no... Ja słyszę taki głos, na przykład jak właśnie próbuję włączyć pralkę. Jakbym próbował, nawet nie próbowałbym, bo nie umiem. Musimy znaleźć jak... Ej, dobra, to może nie jest tak źle, że tego kilofa nie ma. Tam jest coś, jakieś główienko. Ale no tak, no może nie jest tak źle, że tego kilofa nie mam, bo i tak potrzebujemy diaksowy zrobić. Więc może nie będzie takiej tragedii. Mam nadzieję, że nie będę chory, bo tak coś mi się pozapychało w zatokach i nie wiem w sumie. Z drugiej strony nie czuję się, jakbym miał być chory, tylko po prostu jakbym był zmęczony, ale to mnie tak głowa nie bolała.
Nie wiem, trzymajcie za mnie kciuki, bo no, nie lubię być chorym i nie chciałbym. O mnie w domu ciągle wszyscy chorują i prędzej czy później mnie w końcu zarażą. Bo to, ile już razy ktoś u mnie w domu zachorował, czy ze znajomych i się z nim widziałem, to nie zliczę. Ja nie zachorowałem ani razu, więc no zaczynam się bać, tak szczerze. Zaczynam się bać, że w końcu przyjdzie na mnie pora. You motherfucker! On się fajnie rozsypał. To był pierwszy szkielet, jakiego zabiliśmy. No ale spoko, dobra. Zbieramy golda. Ktoś pisał mi dzisiaj komentarz, czytałem, że przeszkadza, że fajny modpack, coś takiego, ale szkoda, że są lagi, coś takiego. Ogólnie, no to otóż mój widzu pierwszy lag dopiero, nie? Tutaj jak to złoto kopałem. Olivin. Desperidot chyba po angielsku. I to pamiętam, że z tego się dało robić piorun, jak mi się wydaje. Zombie. Wiecie co, ja nie chcę iść w górę, chcę iść w dół. No, musimy się skupić na tym, żeby iść jak najniżej, żeby zbierać wiaksy, a nie jak najwyżej. Bo na górze nic nas nie czeka. Tu widzę, że jest cave, czy cave, dungeon. W dungeonie niestety też raczej nic ciekawego nie będzie. No, ale możemy tu zajść tak na chwilę chociaż. Nie ma żadnej skrzyneczki czy coś do pędzlowania? Tak dziwnie, bo nic tu nie ma. Nic, tak nic za nic? Serio? Oh, fuck, Blazy! Dobra, nie jestem jeszcze gotowy na Blazy. Mam za mało jedzenia, żeby się bić. Więc spierdzielamy stąd. No, niestety, jeszcze nie jestem gotowy. Jeszcze nie. No, mam za mało jedzenia, tak jak mówię. Nie będę miał się czym leczyć. O, diamenty! Fajnie. Trzy tylko? Tylko trzy. Ale trudno. Dobra, mamy na kilo chociaż. Teraz najważniejsze jeszcze znaleźć tylko dwa i będziemy mieli enchanting table. Enchantment table. To zawsze się poprawiam. To jest enchantment table chyba. Jak mi się wydaje. Nie znalazłem jeszcze ani sztuki lapisu. To jest ciekawe. Dobra, zróbmy więcej pochodni. Węgla trochę jest. Więc why not? No i ten moto, którym ja gadałem, że da się zrobić te pioruny, no to Tinker Construct. To jest ten moto. On się tak nazywa. I właśnie wydaje mi się, że to się robiło z tego oliwinu, czyli peridotu. O, gdzieś mi noga zaczęła boleć. Nie fajnie. Nie, no dobra, wytrzymam. Przeżyję. Całe życie żyję z tym bólem, więc nic mi nie będzie. Więcej złota, fajnie. A fajna dziura, no. A, dobra, bo on ma enchantowaną zbroję po prostu. A ja tam nie podchodzę, lepiej nie. Lepiej nie, bo to się może źle skończyć. Tu możemy sobie pozbierać żelazo. Nie wiem, tak. Tu jest jakieś takie lawowe jezioro. Gdzieś tak. Ale podejdźmy jeszcze trochę. Może idźmy tu. Nie wiem, czy muszę zejść na dół, czy nie. Więc nie wiem, trzymajmy się. O, mamy 13-tysięczną kratkę, to jest ciekawe. Więc trzymajmy się tego poziomu. Okej, tutaj tylko jeden creeper, to nic takiego. No i cóż, chyba musimy zejść jeszcze niżej. Dokładnie. No źle by było, jakby mi tu jakiś creeper wybuchł, albo jeszcze gorzej, mutant creeper. To byłaby tragedia, bo straciłbym itemy.
No plus jest taki, że mamy ten rebus i ten rebus nam wprowadza szkielet. W ogóle te cave'y są fajne, bo one są połączeniem tych klasycznych cave'ów i są połączeniem jednocześnie tych cave'ów, które są w Minecraft'cie od wersji, nie wiem od której wersji, ale od tego update'a Cliffs and Caves update. No. Ej, fajnie byłoby, jakby w Minecraft'cie były takie klify potężne jak nad morzem, naprawdę, patrzcie, w sensie jakbyśmy zrobili taki zarys, to mamy, jest las, 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 urywa się takie wielkie urwisko, kawałek plaży i woda. To byłoby fajne. Wiem, że są takie generatory świata na takie naprawdę fajne rzeczy. Kurde, nie chcę tam podchodzić, bo nie chcę umrzeć. Jest to wielkie jezioro lawy. Diamentów nie ma. Można by było spróbować zraszować ten spawner. Nie, 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 nie. O. O, jak się wystraszyłem. On ma diaksowy miecz, to by się bardzo źle skończyło i bardzo szybko przy okazji. Dobra, poszli, cholerę. Co to był za dźwięk w tej lawie? A, ty się nie palisz. No przecież. Bo gówno się nie pali, hehe. Wcale nie żartuję z jego koloru. No nie. Leduwa czy nie? Chyba nie. Prawda? Nie, no nie powinienem umrzeć. No, nie umarłem. Okej, okay, było blisko. To było stresujące. Okej. Okay. Szczerze? Opędzlowałbym jakąś skrzynkę i spieprzał stąd jak najszybciej. Wydaje mi się, że to byłby rozsądny plan. Wiecie, żeby zabrać to co cenne i się stąd wynosić jak najszybciej. Myślę, że to naprawdę jest dobry plan. Tylko najpierw znajdź mi tu skrzynkę. O, oh, fuck. Ej, Blaze dostają damage od wody. No, kto by pomyślał? Nie, dobra, jest ich tu więcej. Nie chcę tu być. Ale może coś fajnego tu będzie. Dobra, nie, za dużo ich tu. Za dużo ich tu. A skrzyneczek Nimo. Dobra, to wywalamy. I lecimy. Idźmy gdzie indziej może. Czy tam jakieś diamenciki, czy coś? Ogień, przestań mi tak lecieć przed gębą. Raczej nie. No to trudno. Trzeba sobie jakoś radzić. Tu widzę, że jest jeszcze jakaś taka komora z lawą. Można by się było do niej przekopać. Albo nawet i tam gdzieś. Ale to jest gdzieś tu. Jest godzina 21:20, to muszę pamiętać o tym. Muszę pamiętać, bo ostatnio te odcinki dość długie robię, szczególnie z Mountain Blade'a. Redstone? Kiedyś tak się mówiło, że przy Redstone'ie są diaksy. Jak się nie wiedziało, na jakim poziomie szukać
Zawsze się szukało przy redstone'ie. Dobra, to może... Może byśmy poszli w tamtym kierunku. W sensie, o, tam. Na wprost. Ale jak tu mam... Chodzi mi o to, że jak tu mam odkryte, no to lepiej byłoby się kopać i oglądać to, co jest w głąb, nie? Żeby oglądać tą kratkę, tą i tą. Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi. Po prostu będziemy odkrywać jedną kratkę jeszcze więcej. No, ale to się chyba nie spisało za bardzo, bo to nie jest równiutkie, tylko to jest krzywe. Żeby tylko żaden głupi szkielet nie ustrzelił, to się bardzo źle skończy. I będę bardzo zły. Nie mam tu materiałów, no. Nie mogłoby się tak skończyć. I tak, to jest w ogóle cud, że ja przeżyłem tą lawę. Już myślałem, że to diaksa, to tylko grzybki. Dobra, ale to nic. Zobaczmy, co my tu mamy. Chyba nic ciekawego. Jest węgiel. Dobra, nie będę zbierał tego węgla nawet. Idźmy do tej wody może. Gdzieś w tą stronę. Serio, łańcuch się robi z diorytu? Już się spojrzałem specjalnie, żeby się upewnić, bo miałem wątpliwości, które to ty. Dobra, ostatni kawałek mięsa. Jeszcze mamy trochę chlebków. No, ale mamy lipę z żarciem. Jeszcze trochę mięsa mamy w domu. No, ale najwięcej to to nie jest. Może jakiś baldaler byśmy zrobili w którymś odcinku. No, myślę, że to nie byłby głupi pomysł. O! No, a takich cave'ów... Yes. A takich cave'ów to chyba domyślnie w Minecraft'cie nie ma. W sensie tym starym. Przypomniało mi się też, że kiedyś, jak zrobiłem ten modpack, ja to mówiłem kilka odcinków temu, jak kiedyś zrobiłem ten modpack dla kolegi, to tam była taka jaskinia. Ja trochę na nim pograłem i była taka jaskinia fajna. I w tej jaskini była woda. I w tej wodzie było od zasrania diamentów. Tylko niestety nie pamiętam, jaka to była wersja. O, tam jest kolega szkielet. Ciekawe, ciekawe. Nie powiem. No tak czy inaczej musimy zrobić przerwę, bo potrzebuję zrobić kilo deksowy. Więc niech będzie, niech to leży tu. I teraz tak. Coś takiego niech będzie. My mamy Diamond Pickaxe. I musimy się troszeczkę cofnąć. Bo obsydian to raczej do tyłu. No chyba ta. A chyba nie tędy. No, mamy w dupie. Okej. Okay. Lepiej dla mnie, why not? Mi to na rękę. Gorzej jakby było. Gorzej by było, jakby nie miał i by zabił. Byłoby źle. A nie powinien mnie zabić taki szkielet. Chociaż nie pamiętam, czy one są mocne. Już nawet nie wiem. Ja wiem, że one istniały, bo one były w Mokry Chest, ale czy to było mocne? Ja pojęcia nie mam. Wiem, że to ma więcej życia chyba niż standardowe szkielety, bo to ma chyba 25. Przydałoby się tu do wody doprowadzić, ale raczej nie dojdzie. Więc poszukajmy gdzieś do tyłu jeszcze. Może nawet jeszcze do tyłu. A przy Blaze'ach na pewno było. Przy Blaze'ach na pewno... Na pewno co? Tu jest obsydian, okej. Okay. Dobra, to spoko. Można tutaj kopać. Niestety nie ma skrzynek. Nie ma skrzynek, nie? Nie ma. Dobra, no to kopiemy obsydian. 2000 years later. Nie lubię kopać obsydianu bez enchantów. Strasznie długo trwa. Ale satysfakcjonujące jest mieć obsydian. Więc kopiemy. Tego obsydianu wezmę trochę więcej, bo będzie potrzebny chyba na narzędzia. Żeby ten manyulin zrobić, bo to wiem, że był taki stop. Stop. O, czkawka.
O nie, proszę, nie czkaj, błagam cię, nie, nie teraz tylko. Nie pamiętam, kiedy miałem czkawkę ostatni raz, ale to było bardzo dawno. O, wcześniej takie czknięcie, teraz ziewnięcie, no jeszcze czego. Serio, nie pamiętam, kiedy miałem czkawkę ostatni raz, ale to było bardzo dawno temu, myślę, że nawet parę lat minie. No i bardzo bym nie chciał mieć czkawki, bo wspominam to jako nieprzyjemne. Więc no, ile to ma użyć? 1600 około. Ja się napiję mojej orężatki. No i kopiemy. Dobra, mamy 7. Jeszcze troszkę potrzebujemy. Bo ja nie pamiętam, ile było potrzebne. Było potrzebne 4 na ten. No to weźmy tak. Do 10 dozbierajmy chociaż. Myślę, że tyle się przyda. No, bo ten obsydian będzie nam później potrzebny. Ale mam ochotę grać w tego Minecrafta. Nawet się lepiej trochę poczułem. Dobra. Powiedzmy, że tyle, ile mam, mi wystarczy. Mamy coś takiego. 10. Schowajmy to lepiej, żebym tego nigdzie nie postawił, bo będzie lipa. I co? I trzeba się stąd jakoś wydostać, bo mam już wystarczająco dużo diaksów. Jest godzina 7 w Minecrafcie prawie. Ale się wystraszyłem, nie wiem czemu. Ten dźwięk i nie wiem, przez chwilę pomyślałem, że zaraz wpadnę do lawy. Dobrze, to nie... Dobrze. O, dobrze, że to nie mutant creeper. Bo inaczej byłoby bardzo źle. Dobra. To jest kamper. Olał mnie. Czemu mnie olałeś? A, bo nie miał dojścia do mnie. Dobra. Aha, dobra. Tam jest ta kolejna część dungeonu. Tutaj mamy wodę i tam jest chyba światło dzienne. I jest zombiaczek. Leż, psie. Już myślałem, że zdążę. A nie zdążyłem, niestety. Dobra, no i wychodzimy na pustyni. Na pustyni, czy nie? Tak, na pustyni. Chociaż chyba jesteśmy blisko. Nie no, kawałek przeszliśmy. Tak, kawałek przeszliśmy, czy nie? Nie, dobra, bo my tu jesteśmy. Ja myślałem, że jesteśmy po drugiej stronie pustyni, a nie. My jesteśmy bardzo blisko miejsca, w którym weszliśmy do tej jaskini. Dobra, spoko, to można i tak. O, to drzewo jakieś dziwne wyrosło. U mnie rosły takie niskie te drzewa, a to takie wysokie. Takie wysokie i bez gałęzi. Ciekawe, od czego to zależy. Świnka. Jakby wpadła do wody, to byłaby świnka morska. XD. Wiem, że nie jestem śmieszny. O, ty bestio. O nie.